Witam Was w podcaście Culture Shock prowadzonym przez Fundację Culture Shock. Nazywam się Paulina Jędrzejewska, a nasz cykl opowiada o tym, jak prowadzić nowoczesną instytucję kultury lub organizację pozarządową i jak się przy tym nie wypalić. Lub radzić sobie z wypaleniem po drodze. Albo przynajmniej jak unikać nadmiernego przeciążenia. Zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Muzyka Cześć, dzisiaj moją gościnią jest Karolina Pluta z Fundacji Culture Shock, która prowadzi warsztaty zbudowania dobrostanu dla organizacji, ale też warsztaty równowagi w działaniu, superwizje i coachingi. A oprócz tego jest też liderką innej organizacji, Cześć, dzień dobry. Cześć Paulina, bardzo mi miło gościć tutaj ponownie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały właśnie o tej naszej liderskiej perspektywie i taki list czy petycję do liderek, liderów, którzy będą tej naszej rozmowy słuchać, żeby tak trochę przybić im piątkę i <śmany> powiedzieć hej dobra robota, yy, wiemy z czym to się wiąże, z czym się wiąże ta praca i, i bardzo y, trzymamy za Was kciuki. Ale też tak chciałabym zacząć od, tego, od tej koncepcji właśnie liderki, lidera, który jest samotny, który jest taki trochę przywalony różnymi rzeczami i taki opuszczony i tak Ojej. go przytulić, i tak właśnie mm. i tak się zastanowić. Z czego to wynika w ogóle? Z czemu ci liderzy tacy tak są, tacy samotni i opuszczeni, jak myślisz? Hmm. No, zastanówmy się. Co sprawia, że jesteś samotną, smutną, opuszczoną liderką. Może taki przepis, nie może myślisz o sobie, tylko ja mogę to zrobić, nikt tego nie zrobił lepiej ode mnie. W związku z tym bardzo dużo pracujesz, kontrolujesz i bierzesz na siebie coraz więcej nowych zadań. W związku z tym, Twój zespół nie czuję, że w ogóle jest ci do czegoś potrzebny, więc pracy masz jeszcze więcej i super. Ale to co to mu sugerujesz, że wzrost mojego zaangażowania ma taki skutek, że spada zaangażowanie w zespole? A ja myślałam, że to motywuje, że to inspiruje, że a, to będzie że taki wow, przykład. Tak, że ja będę takim tak będę. Ja tutaj, no ja dzisiaj to zarwałam nockę, no ale na szczęście tam wszystko się udało. Znowu, e... znowu się udało, znowu no, ja. Tak, znowu się <laughs> udało. A Oni tak ci powiedzą, no rzeczywiście, wow. wow. Ale super, jesteś liderką, tak, tak wszystko robisz. To już chyba nas nie potrzebujesz, bo tak a, jesteś taka a. Zosia, Samosia. No myślę. Sobie... Ja to dla was wszystko. A, ja to wszystko dla was robię, żeby wam nieba uchylić. To zapytaj nas, czego my potrzebujemy. <grym> <grym> tak sobie myślę. Boję to się. Jest... Aha, no to tutaj zaczyna się nasza praca, myślę sobie, fundacji Culture Shock. Mm... Bo liderko liderze, jeśli czujesz, że jesteś osamotniona i że coś nie działa, no to chyba pora, żeby sięgnąć po jakieś narzędzia, które są dla ciebie tutaj przygotowane, rozwojowe, narzędzia do wglądu tego, jak pracujemy. Na przykład coaching jest takim narzędziem, które daje perspektywę, zobaczenia, co się dzieje dookoła i jak to zmienić. W ogóle to jest taka rozmowa o tym, o celach i o tym, czego by się chciało. Z bardzo mądrymi, fajnymi narzędziami, jak te wizje i marzenia urealnić. Żeby nie zostać tylko na poziomie marzenia, które budują potem frustrację, tylko w coachingu urealniamy marzenia. Tak, ale do coachingu to jest bardzo ważna, ważny przepis jest tutaj element potrzebny, czyli to, że rzeczywiście mam przestrzeń na tą zmianę i widzę to, że mogę jakoś się rozwijać. A ja mam wrażenie, na podstawie swojego doświadczenia, ale i rozmów z różnymi liderkami, że my, nam jest bliżej do takiego wiesz chomika w kołowrotku, który nie wie już czy ma y, zajmować się bieżącymi projektami, czy ma zajmować się zespołem i troszczyć i martwić o zespół, czy ma rozwijać organizację, zastanawiać się w którą stronę ta organizacja zmierza, mhm. szukać czy nowych sposobów finansowania, tak. Ja pamiętam, że wielokrotnie miałam wcześniej jeszcze przed tym swój Twoim słynnym złamaniem, to miałam taką perspektywę, że siedziałam w, przy biurku, pracowałam i myślałam: OK, czyli ja nie idę na tamto i tamto spotkanie dzisiaj, mhm. bo wybieram, że dokończę te sprawy. Mhm. Jednocześnie wiem, że przez to mi ucieknie ileś, ro, ileś sposobów na networking, na poznanie nowych ludzi i na nowe projekty, w które mogłabym się zaangażować, tak y, które czyli... by wiesz, dały mi w perspektywie właśnie lekkość, nie wiem, nie? lekkość woli, Wolność, poczucie bezpieczeństwa. A ja tutaj po prostu w tej bieżączce nie jestem w stanie w ogóle myśleć nawet o tej przyszłości. No tak, bo robota, 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 wiadomo, jak już ten chomik tutaj padł. to jest takie, gdybyśmy miały w ostatnim naszym spotkaniu tutaj. Robiłyśmy przepis na dobrostan, a tak zaczęłyśmy prześmiewczy, jakbyśmy chcieli zrobić taki antyporadnik, czyli dla, dla liderów, jak się wypalać. I to, o czym mówisz, to też jest taka prosta droga. Zadania tutaj robię, rezygnuję z rzeczy, które są strategicznie istotne, ale nie są pilne, no bo muszę dokończyć te wszystkie rzeczy, które być może mogłabym zdelegować zespołowi, gdybym tylko miała z nimi jakiś kontakt. E, jak, jakąś łączność, gdybym usłyszała, co oni do mnie mówią. Um, I chyba takim podstawowym zadaniem do odrobienia, to znowu jest o robocie dla liderów i liderek, sorry, um, e, ale ono przynosi w tej dłuższej perspektywie ulgę to, żeby sprawdzić, kogo masz na pokładzie, jakie osoby są z tobą w zespole, czy to są osoby, które potrzebują zadań. A jeśli tak, to daj im to zadanie. Czy to są osoby, które potrzebują snuć wizję, więc zaprosię wtedy ze sobą na te spotkania strategiczne i wizyjne? Czy to są osoby, które zadbają w Twoim zespole o relacje, więc może Ty już możesz być z tego zwolniona, żeby zobaczyć, kto z Tobą pracuje i są na ten temat narzędzia? To jest też, bo od razu sobie przypomniałam o naszym wspaniałym MTQ48, czyli Aha. narzędziu, z którego korzystamy w fundacji, które mierzy coś, co się nazywa odpornością psychiczną. Mhm. Tak? I to jest też świetne, żeby można zobaczyć, jak ta odporność rozkłada się w zespole, bo właśnie założenie tego narzędzia jest takie, że jeżeli mamy osoby o różnej odporności, to te różne nieporozumienia. Czy konflikty mogą właśnie w tym mieć swoje źródło, że po prostu jedna osoba będzie myślała, że to zadanie to jest żaden problem, i mm -hmm. bo ja tutaj jestem przebojowa, niczym mm -hmm. się nie przejmuję i będę i właśnie to tą osobę pośli negocjować tak. pieniądze, a inna osoba, która ma mniejszą odporność, będzie bardziej się. Mm, będzie potrzebać więcej czasu do różnych rzeczy, tak. będzie się bardziej martwić, będzie więcej możliwe potrzebować uwagi, też troski ze strony innych y, członków, zespołu, więc tak. to jest też o tych takich naszych różnorodnościach. Tak. Myślę, że warto doprecyzować dosłownie jednym zdaniem, czym ta odporność psychiczna jest, że to jest taka zdolność y, nasza, osobnicza y, do działania y, pod wpływem radzenia sobie ze stresem tak naprawdę. Na ile my jako osoby potrafimy działać mądrze w momentach, kiedy są trudne, które nas zaskakują, mamy taką elastyczność, umiejętność odnajdywania się w trudnych sytuacjach i rzeczywiście możemy poprowadzić takie warsztaty, możemy zrobić taki test odporności psychicznej. Liderki lidera, żeby albo dla jej pracowników, pracowniczek, żeby zobaczyć, jak to się rozkłada w zespole i tak jak powiedziałaś, dzięki temu mieć kolejne narzędzie do tego, żeby wiedzieć, że aha, to jest osoba, która nie lubi ryzyka. W związku z tym nie będę jej na głęboką wodę puszczać, ale to jest osoba, która świetnie się sprawdzi w przygotowaniu danych na to spotkanie, na które ja wezmę na siebie to ryzyko, nie? więc tutaj jest ten podział. Czyli mówisz o tym, żeby pracować na mocnych stronach, żeby znać te mocne strony swojego zespołu i z nich czerpać jako świadoma liderka i porzucić tą narrację o samotności tak. na rzecz czegoś, co jest bardziej może energochłonne, bo wymaga tej energii. Na początku na pewno rozmowy. wymaga tego, to jest jedna rzecz, nie? że to, jest, to wymaga gotowości na konfrontację z zespołem też, że sprawdzenia... Yy... Sprawdzenie, kto jest z tobą i czego te osoby potrzebują, wymagają, chcą, na co są też gotowe. Bo to jest też, może to być też takie poczucie zawodu, że mój zespół jeszcze nie jest gotowy na moje pomysły i na moje wizje. I wtedy przydaje się coaching zespołowy, nie? bo być może ty masz tę wizję. I potrzebujecie wspólnie narysować kolejne kroki, żeby tam gdzieś pójść. I to jest to właśnie wyważenie, kim jest liderka, lider organizacji pozarządowej, bo to nie jest tylko ten executive manager czy menadżerka, ale też mentorka czy mentor. Na Osoba, nadzieje, ale to, to, to nie jest też takie, bo wiesz, od razu sobie myślę, że liderzy, liderki, z którymi pracuję, martwią się o zespół. I o to właśnie, żeby nie był za bardzo obciążony, że chcą chronić zespół też przed różnymi y, formalnymi y, problemami y, z grantodawcami, z rozliczeniem projektów, mm -hmm. że nie wiem, ch chronić przed informacją o stanie finansowym organizacji, czy mm -hmm. jakby też pełnią taką rolę ochronną pomiędzy tym światem zewnętrznym, żeby chronią, wiesz, jak ta po prostu kwoka tymi skrzydłami no to... te swoje zespoły. I mają tą funkcję ochronną, a z drugiej strony mamy zespół, który martwi się o liderkę, bo się zastanawia, kiedy jej po prostu pęknie żyłka, tak. kiedy już ją tak trafi szlak. I wszyscy się martwimy. Że już w ogóle jej nie będzie, tak z nami, bo tak. będzie potrzebować gruntownie zmienić swoje życie. Tak. I że ta taka ofiarność wcale na dobre nikomu nie wychodzi. Mhm, ale to, to jest też takie to sztuczne. Jest, to jest, ja tu tutaj jest taką słyszę potrzebę jasności, nie? Jakiej, W czym ja jako liderka organizacji się teraz zmagam i czy mój zespół jest na to gotowy? To jest jakby druga y, strona, ale to też jest takie sprawdzenie. Wymaga to oczywiście, tak mi się wydaje, zaufania do samej siebie. Czy ja jestem gotowa powiedzieć słuchajcie, jest inflacja, y, były wysokie rachunki. Niestety e, mamy długi do spłacenia za m, zimowy okres ogrzewania. E, I teraz jakby mówię o tym, bo to jest też moje doświadczenie jako liderki organizacji pozarządowej, wylądowaliśmy po prostu z długiem. E, no i ja się odważyłam na to, żeby powiedzieć, i co zyskuje wsparcie. Nagle się okazuje, że są osoby, które powiedzą, ja wiem, jak to ogarnąć. A ja mogę sobie pozwolić na to, żeby wpłacić darowiznę na naszą organizację. A ja umiem założyć zrzutkę i zrobimy to razem. A właściwie, to możemy wziąć kredyt i nie będziesz w tym sama. Jeżeli chronię, to nie mam dostępu do rozwiązań, które są w zespole być może. I właśnie może dojść do, do, dojść do takiej sytuacji niezdrowej, że ja chronię zespół, zespół się stresuje i chroni mnie, i wszyscy żyjemy w jakimś pomieszaniu, w jakimś pomieszaniu. Tak, pomieszaniu ról, też tak, perspektyw, tak, tak, bo tak. nagle się okazuje, że, że elementem po prostu. I, i momentnym zespołu jest martwienie się o lidera, tak, mm -hmm. a lidera o, o zespół. Mm -hmm. I nagle, mm -hmm. i po prostu trudno jest w ogóle wyjść wtedy z tej takiej narracji. martwicy takiej. Mm -hmm. Takiej bez jakby ciągłego kryzysu też. Tak, y tak. No bo w tym nie ma życia, nie? no to słowo martwienie się no to jest w jakimś umieraniu. A my chcemy mieć żywe liderki i żywe zespoły, a do tego potrzeba jasności, odwagi. I właśnie takiego rachunku sumienia, że tak, to prawda, jestem liderką, ale nie jestem niezastąpiona, bo tak sobie myślę o historii naszych organizacji, mojej i naszej, i wielu innych, że powołują je osoby, które mają jakiś pomysł, wizję, długo mogą robić różne rzeczy w pojedynkę, w dwie, trzy osoby, ale potem potrzeba jest tego zespołu. I potrzeba też takiego zrobienia miejsca na przejęcie tych ról, bo może przez ten czas dołączyła do zespołu osoba, która również ma kompetencje liderskie, i może warto jej zrobić miejsce, a dla siebie znaleźć inną pozycję. To trochę może brzmi jak teraz jakaś fanaberia, ale naprawdę wierzę, że to jest taka lekcja do zrobienia o tym, jak budować. No bo organizacje budujemy po to, żeby one trwały, realizowały misję. Super, jeżeli tę misję uda się zrealizować w te kilka lat czy kilkanaście, ale często to jest na dekady rozłożone. Więc, Czyli to, na, to nigdy nie był sprint, to nawet nigdy nie był marator, to zawsze była sztafeta. Tak, to zawsze była sztafeta e, i to była taka sztafeta wiesz, w terenie. E, nie na bieżni e, takiej równej z namalowanym torem, tylko to jest taka sztafeta, że nie wiesz, co będzie za kolejnym zakrętem. E, w związku z tym też warto o tę odporność psychiczną e, zadbać e, i swoją osobistą, i zespołu. Która pozwala do tego, żeby się mierzyć z tym, co jest za tym właśnie przysłowiowym zakrętem, wirażem. Czyli mówiłyśmy o MTQ 48 jako perspektywie na odporność psychiczną, cechę, jedną ze składowych naszej, naszego charakteru, naszej osobowości. Mówiłyśmy, nie mówiłyśmy o 18 Personalities, czyli takim teście, który. 16. Chyba 16 tam jest, Moż, nie Możliwe, Możliwe, że, mm -hmm. że, ich, że za dużo ich odwie. tu. O, ale to jest takie, taki kwestionariusz, który pomaga nam zrozumieć to, co nas motywuje w ogóle, tak. Czym, mm -hmm. co jest naszym drive'em, co jest tak. naszą siłą to napędową, energią też, życiową. chyba w wersji takiej podstawowej jest dostępne online, można sobie zrobić. Jest też świetne polskie narzędzie Freeze, są też trenerzy, trenerki. I, które się tym zajmują. My, Ale tu mówiłaś y, też bardziej, że to jest o stylach myślenia, tak? Tak, to jest mhm. o stylach myślenia, y, jakby co, co najpierw, czy masz właśnie w sobie ten element, y, że zadaniowości, e, takiego, w tym e, narzędziu mówimy o zawodnikach, że są osoby, które lubią zadania i świetnie się w nich odnajdują. Są osoby, które właśnie odpowiadają za tą wizję. Są osoby, które mają taki styl myślenia badacza, badaczki, że właśnie potrzebują struktur analizy. Są Osoby w takim stylu myślenia partnerskim, że najpierw zespół, dobrostan, dobra atmosfera, relacje. Mówimy o tym dlatego, że warto naprawdę wiedzieć o tym, z kim pracujemy i w związku z tym, jak możemy rozkładać różne role i zadania w zespole. Mówiłyśmy też o coachingu Paulina jako takim narzędziu, które pozwala na wymyślanie i projektowanie zmiany. Również zmiany y, związane z zarządzaniem organizacją i z moją rolą liderki w moim zespole. I to jest w ofercie naszej fundacji. I jeszcze do tego mamy ten test Galupa który wiele osób zna. Tak, słynny test. Słynny mhm. test, który też w założeniu ma nam pomóc zrozumieć, jakie są role. Talenty, talenty to jest to też test tak. o, o talentach. O talentach i jak je przyporządkować mhm. właśnie do tych ról, a wszystkie te narzędzia służą temu, żeby poszerzać naszą świadomość w tym obszarze i zwiększać naszą wiedzę, mhm. żeby lepiej, żeby mieć więcej danych do tego, żeby podejmować lepsze decyzje. Bo do tego to zmierza, że brak decyzji albo brnięcie w taki status quo jest też w pewnym sensie decyzją o tym, że nie chcemy tej zmiany i w tym wszystkim bardzo ważne jest też to, żeby umieć zadbać o swoją energię, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, jak same jesteśmy y, przemęczone, y, zestresowane, y, mamy poczucie właśnie, że zawodzimy innych, bo się nie wywiązujemy z różnych rzeczy, tak, nie dowozimy, a jeszcze i tak mówimy o tej multitaskingu w organizacjach i Który to też. To tak naprawdę nie istnieje, bo wiemy, że to jest jakiś stereotyp, ale chciałabym. Ale poczekaj, czekaj, mm -hmm, czekaj, okay. no jakby nie. Istnieje czy istnieje, no ale musisz się zajmować tysiącem rzeczy. Tu masz współpracę partnerską, tu piszesz wniosek, tu piszesz posta na Facebooka, tutaj y, prowadzisz jakiś warsztat. Y... Bardziej mówimy teraz chyba o switch testingu, nie? Bo nie, nie możemy robić dwóch rzeczy w jednym momencie. To jest właśnie to, na co tracimy energię, że się przełączam z jednego zadania na drugie. W związku z tym ucieka mi koncentracja, w związku z tym nic nie robię, ucieka mi to poczucie sprawności. Tak. To, co mówisz, to dokładnie ja myślę, że właśnie tak ma bardzo dużo osób liderskich. To jest coś pewnie, czego ja doświadczyłam i czego ty doświadczyłaś, czego doświadczają nasze koleżanki i koledzy również prowadzące organizacje pozarządowe. Myślę, że to jest też o tym prawie do odpoczynku, którego sobie jako liderzy i liderki nie dajemy albo myślimy sobie ja muszę to wszystko zrobić po kolei z mojej listy zadań, bo wtedy dopiero należy mi się odpoczynek. I lądujemy z właśnie liderami, które, liderkami, które się przepracowują, mają mnóstwo tych zadań i jeszcze nie, mają, nie widzą efektów swojej pracy i nie dają sobie prawa do odpoczynku i w związku z tym tracimy taką liderkę, a jak tracimy liderkę, to być może tracimy tak. organizację. Chyba, że Zespół jest na tyle mądry, że potrafi się sam e, zarządzić, zorganizować. Są takie zespoły, ale. Um nie znam ich zbyt wiele. Ale też jak rozmawiałyśmy o tym wcześniej, to mówiłaś o tym badaniu na dobrego menadżera, który wyjeżdża na urlop i patrzy się jak ten zespół bez tego menadżera funkcjonuje. I... Tak, ja usłyszałam o tym rzeczywiście tak. raczej jako w formie takiej opowieści, anegdotki, że test na dobrego menadżera, wysyłamy go na wakacje i patrzymy czy zespół potrafi działać. Jeśli potrafi, dobry menadżer. Jeśli nie wie co robić, zły menadżer. Oczywiście nie jestem zwolenniczką takich radykalnych rozwiązań, ale jest w tym jakaś taka inspiracja do tego oddawania pola do, do decyzji, do podejmowania decyzji, wyzwań dla zespołów, czyli taki rodzaj właśnie partycypacyjnego zarządzania, sprawdzania, dbania o autonomię swoich pracowników, pracowniczek i to się jest o zaufaniu, nie? O zaufaniu, że te osoby może nie zrobią tak, jak ja myślę, bo nikt tego nie zrobi tak, jak ja myślę, ale zrobią to po swojemu i to też będzie jakościowe. I będą, i ich intencje będą takie, żeby to zrobić dobrze, tak? Bo to też jest kwestia rozmowy o intencjach i zakładań, bo i tego, co, co mówimy sobie w organizacjach, czyli że my mamy tą misję, że to jest misyjność, że kapitan schodzi ostatnie ze statku, mhm. że to nigdy, wiesz, nie była praca, tylko zawsze to była, to jakby ja tu ratuję ludzi, ja tu ratuję zwierzęta, tak? To jest, to jest, jakby to jest też taka pułapka, w którą wchodzimy, myśląc, stawiając jakiś świat zewnętrzny. Powyżej naszych indywidualnych pragnień i nie z... tracimy kontakt ze swoim ciałem, więc tracimy kontakt z tym swoim zmęczeniem, i niestety to mm, w dłuższej perspektywie po prostu się nie sprawdza. Tak? Mm. To jest... Tylko, że do tego, to tak łatwo powiedzieć na zakończenie tak? naszej rozmowy, że do tego po prostu potrzebna jest odwaga. Mm -hmm. A żeby mieć odwagę, to trzeba być wyspanym, wypoczętym. A nie zestresowanym, myślącym, że wszędzie czeka na mnie zagrożenie tak i wszyscy, co tak naprawdę, jakby nie, nie widzą, nie słyszą mnie, tak? bo tak. ja sama po prostu przestałam się, tak. siebie zauważać. No, no, myślę, myślę, że to jest właśnie kluczowe, o czym ty mówisz, żeby my tutaj nie chcemy stawiać presji na liderkach, liderach, że teraz po prostu musicie to, musicie tamto i jeszcze 10 innych rzeczy. Chyba najważniejsze jest ten kontakt ze sobą i to prawo do odpoczynku, bo w tych stop-klatkach właśnie nasz mózg zaczyna być twórczy i dostrzegać złożoność rzeczywistości. A to jest bardzo ważna cecha każdego lidera, liderki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Moją gościnią była Karolina Pluta z Fundacji Karczaszok.